O cześć! Witam Was serdecznie na moim evencie w Warszawie. Dzisiaj to jest taka kulminacja, ponieważ już byłem w kilku miastach w, kilku miastach w Polsce. Chciałem Wam przedstawić moje strategie na temat inwestowania w nieruchomości, ale i również na temat budowania majątku. Bo ja cały czas mówię o, o wielu rzeczach, ale o tym jeszcze nie mówiłem nigdy na YouTubie, o tym jeszcze nie mówiłem nigdy na swoich szkoleniach. I to jest taki pierwszy, pierwszy raz, kiedy i ja sobie patrząc wstecz na swoje życie, na swój biznes, na swoją pracę, zobaczyłem e, spojrzałem na to wszystko wstecz, i teraz widzę, dzięki czemu jestem tu, gdzie jestem, a, a które decyzje, które drogi, które wybory mnie w, to, w tym kierunku nie popchnęły. Dlatego e, ten dzisiejszy wieczór będzie po to, żeby powiedzieć wam e, zasady, którymi ja się kierowałem, budując swój majątek, budując aktywa, które mam, od zera. I to będą zarówno zasady, ale też i kroki, które dzisiaj bym poradził swojemu dziecku, jakby mnie zapytało, tato, jak żyć, które, którą drogą podążać. To ja dzisiaj, po 10 latach, czy po 8 latach bycia w nieruchomościach, a 10 latach moich zawodowych, ja dzisiaj bym wybrał trochę inną drogę. Drogę o wiele krótszą, o wiele szybszą niż, niż wtedy. Dlatego chcę się dzisiaj tą drogą podzielić i pokazać wam, w które można którą drogą można dzisiaj osiągnąć lepsze rezultaty szybciej niż ja. Po Pierwsze, chciałbym się podzielić z wami moimi zasadami, którymi ja się kieruję w życiu, e, i, znaczy bardziej w biznesie niż w życiu, e, które pomogły mi zbudować majątek i które pomogły mi stać się niezależnym finansowo. Bo ja miałem taką swoją strategię i dalej konsekwentnie ją wdrażam. Dlatego są strategie, chciałem się dzisiaj z nami podzielić. I... E, jak spojrzałem sobie, jak się przygotowałem do tego szkolenia, to zastanawiałem się, co takiego się wydarzyło i jakie ja miałem myślenie, że doprowadziło mnie to w tym, w tym miejscu. I spisałem takich 10 zasad, którymi ja się kierowałem, które były dla mnie najważniejsze. Niektóre rzeczy to, to rzeczy, które nabyłem, praktycznie wszystkie nabyłem, bo żadną z tych rzeczy nie wychowałem się. W sensie nie, nie dostałem mi tych zasad z domu, domu takiego rodzinnego. Bo u mnie w domu rodzinnym nie było pieniędzy jakby nie, nikt nie myślał na temat tego, jak można te pieniądze zarabiać, pomnażać, ewentualnie tylko i wyłącznie oszczędzać. Więc wszystkie rzeczy, które ja mam, to są rzeczy, które ja nabyłem w czasach, kiedy już byłem dorosły. I, i wiem, że to, to nie jest kwestia tego, że to trzeba się taki urodzić, tylko po prostu to są rzeczy nabyte. I no ja wychowałem się w domu, gdzie nie było tych pieniędzy. Dlatego. Tym bardziej, wszystko, co jest tutaj, co możecie wziąć ode mnie, to jest do powielenia dla każdego z Was. I ja wymyśliłem sobie takich kilka zasad budowania majątku. Bo e, o czym Wam dzisiaj chcę powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć o mojej strategii, która pomaga budować majątek, budować kapitał. I ja wam nie powiem Wam, dzisiaj, jak, jak być szczęśliwym, bo to jest całkowicie inna sprawa. Ja Wam pokażę dzisiaj, jak za kilka lat znaleźć się w miejscu, w którym nie będziecie musieli pracować. Być może ktoś z Was dzisiaj jest w takim miejscu, super, ale być może ktoś z Was dzisiaj jest na etacie, albo ma jakiś biznes, który w pewnym sensie jest, od którego jest uzależniony. I ja dzisiaj Wam pokażę drogę, którą ja dzisiaj rekomenduję, żeby się uniezależnić od swojego biznesu, czy od swojej pracy. W sposób, który jest powielalny i który jest skalowalny, uważam, że dla większości ludzi. Bo co z tego, że ja Wam powiem, że sposób, gdzie fartem zarobiłem jakieś pieniądze i gdzie ja już tego nie potrafię powtórzyć. Ja Wam dzisiaj chcę pokazać sposób, czy sposoby, czy moje strategie na to, żeby powtarzać pewne rzeczy. I pokażę Wam do, do, dosyć realne sposoby i realne strategie. Czy to jest dla Was ok? Powiedzcie. Tak? Pieniądze jakby są w życiu ważne i, i, są, i są bardzo ważne. Niektóre osoby, ja uważam, że to bardzo ważne pieniądze. Nie mówię, że dla mnie są najważniejsze, ale są równie ważne, jak inne wartości w życiu. Bez pieniędzy jest dużo konfliktów, czy to w rodzinie, czy, czy w życiu. I bez pieniędzy ciężko się żyje. Dlatego powinniśmy o nie zadbać tak samo jak o swoje zdrowie, tak samo jak o swoją rodzinę, czy, czy o, o wszystko, co jest dla nas ważne. I jak ktoś pyta, no, co jest dla mnie najważniejsze, to ja nie mówię, co jest dla mnie naj, najważniejsze, tylko mówię, co jest dla mnie ważne. Bo jak, można by twierdzić, że rodzina czy miłość jest najważniejsza, ale rodzina i miłość bez pieniędzy generalnie też może być źle źle prowadzona, że tak powiem i jest też ciężko być szczęśliwy w rodzinie i w miłości i w wszystkich innych wartościach w zdrowiu, jak tych pieniędzy nie ma. Dlatego ja się dzisiaj postaram, żeby żeby ten wieczór był dla Was efektywny i żebyście mogli sobie, żebyście mogli sobie te moje rzeczy u siebie wdrożyć. Okay. I na początku chciałem pokazać, powiedzieć swoich 10 zasad, które mi pomagają i mi pomagały akumulować moje środki. To są rzeczy, które ja niektóre wiedziałem wcześniej, ale niektóre dopiero dowiedziałem się, jak one się nazywają i je nazwałem. Częściowo też trochę dla Was je nazwałem. Czyli jakby jak się zastanawiałem, co sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem, to, to po prostu nazwałem to po imieniu, czy tam po nazwie i chcę Wam to dzisiaj pokazać. Więc to są rzeczy, które albo nauczyłem się od innych ludzi, których spotkałem na swojej drodze, albo sam intuicyjnie, albo Albo sam nie wiem, skąd je mam, tak? Albo czy wyczytałem w książkach i je wdrożyłem. I mówię o rzeczach, które są dla mnie ważne yy, i mam nadzieję, że je zastosujecie.